Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale i tak jak obiecywałam ostatnio, wprowadzamy sobie nowy format filmu, nową formułę recenzji, czyli kwadrans z książką. O co chodzi? Bardzo szybko w ramach organizacji będą to krótkie filmiki, maksymalnie 15-minutowe. Kwadrans mamy w tytule, natomiast chciałabym, by 15 minut to była już górna granica. Szybko i na temat chciałabym przekonać Was do sięgnięcia po książki, które mi osobiście bardzo się spodobały. Te kwadranse z książką będą właśnie raczej poświęcone książkom, na temat których mam naprawdę dużo do powiedzenia i jak najbardziej chcę Was zachęcić i będę się starała to robić w zwięzły sposób, ponieważ zauważyłam, że niestety w vlogach się bardzo rozwlekam. Tylko szybko wspomnę, bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za naprawdę przemiłe komentarze, które otrzymałam w przedostatnim filmie, w których spytałam Was o to, czy bylibyście zainteresowani taką formą i powiedzieliście, że tak, było generalnie 100% odpowiedzi na tak, ale wiele osób podkreśliło, żebym przypadkiem nie rezygnowała z reading vlogów i nie musicie się martwić, nie zamierzam, ale naprawdę chciałam tylko dać Wam znać, jak miło mi się zrobiło, czytając, że lubicie vlogi, że chętnie je oglądacie, więc reading vlogi będą pojawiały się tak, jak pojawiały się do tej pory. Ja po prostu nie mam w nich przestrzeni na opowiedzenie Wam o wszystkich książkach, o których bym chciała, które mam do recenzji dla Was. I tyle. Myślę, że słowem wstępu powiedziałam wszystko, a teraz możemy przejść do odcinka, więc gwiazdą pierwszego odcinka w nowej serii jest ostatnia prawdziwa singielka, pierwszego odcinka, ostatnia singielka, gorąca premiera wydawnictwa kobiecego, 26 stycznia książka pojawiła się w księgarniach, to znaczy wczoraj, gdy nagrywam, mamy 27. I tak jak mówiłam, dla mnie jest to must read, mi się książka bardzo podobała i to będzie laurkowa recenzja i bardzo, bardzo będę chciała Was zachęcić do sięgnięcia po ten tytuł. W tych odcinkach będziemy działać sobie w konkretny sposób. W pierwszej części opowiem dosłownie kilka słów na temat autora, autorki. Następnie przejdziemy do opisu fabuły i różnych hasełek reklamowych, które są nam przedstawiane w trakcie procesu promocji oraz przejdziemy sobie do poruszonej problematyki i mojej końcowej oceny. No i zacznijmy sobie od pierwszej części. Lauren Ho, autorka, pochodzi z Malezji. Zanim na stałe zamieszkała w Singapurze, mieszkała w Wielkiej Brytanii, mieszkała we Francji, mieszkała w Luksemburgu. Ostatnia prawdziwa singielka to jej debiutancka powieść i na ten moment mamy już oficjalną informację, że w czerwcu w tym roku pojawi się następna książka o podobnej tematyce. Muszę Wam powiedzieć, że w tej książce wszystkie te miejsca, które wymieniłam jako miejsce zamieszkania autorki, gdzieś się nam tutaj pojawiają. Nasza główna bohaterka gdzieś tam się przewija właśnie w tych miejscach, więc ja bardzo lubię, kiedy autorzy odzwierciedlają samych siebie w książkach. Ale ciekawostka, w krótkiej notce biograficznej, która krąży po internecie, autorka podkreśla, że ta książka nie jest o niej, a w szczególności nie o jej matce. To mnie bardzo rozbawiło. I to tyle. Naprawdę niewiele wiadomo na temat Lauren. Myślę, że będziemy dowiadywać się więcej przy okazji wydawania kolejnych książek. Teraz przejdziemy sobie szybko do opisu tego, co dzieje się w książce. Główna bohaterka to Andrea. Andy ma troszkę ponad 30 lat, z tego co pamiętam 33 lata. No i może cieszyć się naprawdę wspaniałym życiem w takim mieście jak Singapur. Ma luksusowe mieszkanie, które wypełnione jest po brzegi różnymi luksusowymi gadżetami, ekstra gadżetami, ciuchami od najbardziej istotnych projektantów. Ogólnie żyje, pokuszę się o stwierdzenie, w luksusie, chociaż ona sama wydaje się tego nie dostrzegać i przebija się tutaj trochę próżność głównej bohaterki, ale do tego wrócimy później. Jeśli chodzi o jej pracę, jest prawniczką i generalnie właśnie walczy o to, by zostać partnerką w swojej kancelarii, tam gdzie pracuje. Niestety właśnie na horyzoncie pojawia się pewien bardzo groźny przeciwnik, o tym też zaraz. Więc tak jak powiedziałam, 33-letnia kobieta, pełna sukcesów, może pozwolić sobie sama zapewnić sobie wszystko to, czego potrzebuje oraz spełnić swój każdy kaprys. Urodziła i wychowała się w rodzinie z tradycjami, w malezyjsko-chińskiej rodzinie. I niestety w oczach
wszystkich innych członków rodziny, w oczach kobiet rodziny Tangów, ponieważ to jest klan rodziny Tang, a wszystkie te sukcesy, o których sobie tutaj mówimy, wcale nie są godne uwagi przez to, że Andrea jest singielką, nie spodziewa się dziecka, a generalnie jest to jedyny prawilny wyznacznik sukcesu według kobiet z rodziny Tang. I to jest bardzo przykre, natomiast prawdziwe. I generalnie pomimo tego, jak mocno kobieta stoi na ziemi, jak niezależna jest Andrea, ona nie radzi sobie z tą presją rodziny. I teraz tutaj mam taki problem, na ile ona jest zmanipulowana przez rodzinę, na ile sama tego pragnie, ale wraca do randkowania. I właśnie to randkowanie stanowi główną akcję tej historii. Na początku jest śmiesznie, każdy, kto randkował jakiś dłuższy okres czasu, wie, że to nie jest najprostsza sprawa i nie jest też zawsze najprzyjemniejsza, jest dużo zawodów. Na szczęście my tutaj mamy do czynienia z bohaterką, która jest przezabawna, więc cały ten proces jest naprawdę, naprawdę ciekawie opisany. Ja niejednokrotnie czytając tę książkę wybuchałam śmiechem. Jeśli chodzi o to randkowanie, to mamy też tutaj lekko poruszony temat niebezpieczeństwa idącego za internetowym randkowaniem. Nie mogę Wam zdradzić, o co chodzi, natomiast przykrości naszej bohaterce nie są oszczędzone, jeśli chodzi o ten typ randkowania. Bardzo szybko na horyzoncie pojawia się dwóch mężczyzn. Po pierwsze jest to ktoś, o kim już wspomniałam, ten konkurent w kancelarii adwokackiej. I samo już to, że oni konkurują o miejsce partnera w swoim miejscu pracy, bardzo utrudnia sprawę. Do tego Suresh, bo tak brzmi jego imię, wiem, bo sprawdziłam, jest bardzo przystojny i do tego już zaręczony, więc mamy tutaj naprawdę ogromny konflikt interesów. Jest jeszcze Erik. Erik jest trochę starszy, on ma 50 na karku, natomiast jest bajecznie bogaty. No i generalnie nasza główna bohaterka przez całą tę historię odbija się między tymi mężczyznami jak taka piłeczka ping-pongowa. I czasem w ogóle wylatuje z kortu i wpada w jeszcze inne problemy. I to tyle, jeśli mogę Wam zdradzić o to, co dzieje się w książce. Wydaje mi się, że tyle. Może mogłabym powiedzieć więcej, ale nie chcę. Następna bardzo ważna sprawa to hasełka reklamowe. Słuchajcie, ta książka reklamowana jest jako połączenie bajecznie bogatych Azjatów oraz Bridget Jones. Jeśli chodzi o tę pierwszą pozycję, nie mogę się do tego odnieść, bo w ogóle nie znam tej historii. Natomiast jeśli chodzi o Bridget Jones, to rozmawiacie z ogromną fanką zarówno filmów, jak i książek. I faktycznie ja tu znajduję analogię, znajduję ten sam typ humoru, o czym nie powiedziałam. Książka prowadzona jest w formie pojemnika, pamiętnika głównej bohaterki, więc jak najbardziej. Ja tutaj zgadzam się, że fani Bridget Jones jak najbardziej odnajdą się w tej historii. Kilka słów na temat problematyki, którą tutaj mamy. I teraz tak, wydaje się, że jest to taka fajna, śmieszna obyczajówka o 30-letniej singielce, której zebrało się na randkowanie. Jest bardzo zabawna, naprawdę, przysięgam Wam, daję Wam gwarancję, że uśmiejecie się podczas czytania tej książki, ale dodatkowo cała historia naprawdę zahacza o bardzo ważne tematy i to jest dla mnie ogromny plus. Pierwszy temat, no zacznijmy od tej najpoważniejszej sprawy, czyli wywieranie presji na młodej kobiecie przez rodzinę i tutaj chciałabym zatrzymać się przy postaci matki Andrei, która jest fenomenalnie wykreowana. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony za każdym razem, gdy ona się pojawia, czytelnik pęka ze śmiechu. Czytałam też opinie na internecie czytelników, którzy potwierdzają, że no naprawdę jest prześmiewczo wykreowana ta... Prześmiewczo to nie jest dobre słowo. Bardzo zabawnie wykreowana jest bohaterka, ale również w tym samym czasie, za każdym razem, my cholernie Andrei współczujemy. Ponieważ matka ją po prostu terroryzuje. Nic absolutnie nie jest dla niej istotne, oprócz tego, kiedy będzie mąż,
kiedy będą wnuki, o czym nie wspomniałam, Andrea jest może nie świeżo, ale jakiś czas po bardzo bolesnym zerwaniu, po bardzo bolesnym rozczarowaniu, jej mama ma to w nosie. Jej mama jest egoistką, po prostu sięgającą najwyższych szczytów na życzenia urodzinowe odpisuje córce, dobrze, daruj sobie te życzenia, powiedz mi, kiedy będą wnuki, bo ja mam dosyć czekania. Jest to gdzieś tam ubrane w humor, ale ja osobiście nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji i wierzę w to, że wiele kobiet się z czymś takim zmaga. Naprawdę ta presja na kobiety po 30, kiedy dzieci, kiedy rodzina, potrafi być bardzo bolesna i nie każda kobieta radzi sobie z tym tak dobrze, jak radzi sobie tutaj Andrea. Następna rzecz, bardzo, bardzo ważna sprawa, nie wiem, czy dla wszystkich do wychwycenia, typ rodzicielstwa, bardzo popularny, jeśli chodzi. Ja nie wiem, czy dobrze się wyrażę, natomiast ja czytałam o takim typie rodzicielstwa w kontekście osób właśnie pochodzących z tych rejonów świata, jak mamy tutaj Chiny, Malezję, ogólnie Azja. Słuchajcie, Tiger Parenthood, czyli tygrysie rodzicielstwo. Mamy takie terminy jak Tiger Mother, Tiger Father, czyli rodzice, którzy absolutnie nie odpuszczają swoim dzieciom w niczym. Dzieci muszą być perfekcyjne, szczuplutkie, grać na instrumentach, władać kilkoma językami. To jest najważniejsze, nic innego się nie liczy i mamy tutaj ten aspekt pięknie pokazany, gdy Andrea musi pomóc swojej dobrej koleżance w opresji, ponieważ ta została poproszona o opiekę nad dzieckiem i tam mamy taką Tiger Mother, która wita dziewczyny, w tym Andreę, i mówi, jedyne co może ona zrobić wieczorem, w sensie jej córka, dla przyjemności, to możecie dać jej sudoku i krzyżówki. Żadnej czekolady, żadnych kreskówek, żadnej pizzy, niczego. Jak się dowiem, że cokolwiek jej tam zapewniłyście, to po prostu nie powiem co, nie powiem skąd powyrywam. No, tragedia, i ja opowiadam to trochę tak z humorem, natomiast tutaj to było naprawdę na poważnie i ja kiedyś czytałam o tym zjawisku. Tutaj polskie tłumaczenie nie do końca oddało mi charakter, ponieważ Tiger Mother została przetłumaczona jako mama tygrys czy tygrysia mama bez żadnego odnośnika i nie wszyscy to nie wiem, czy wszyscy tutaj wyłapują to, co chciała przekazać nam autorka, więc macie tutaj informacje ode mnie. I również postać męska, jeden z adoratorów Andrei, Seresh. Seresh również nacierpiał się właśnie przez taki typ rodzicielstwa i taki typ wychowania. Moja finalna ocena szybko, 4 gwiazdki, bardzo mi się książka podobała, 5 gwiazdek to ja daję, jeśli o czymś bardzo długo będę myślała i nie będę mogła zapomnieć, daję taką ocenę książkom, które niosą nie wiadomo jakie wartości, więc nie odbierajcie tego tak, że nie dam 5 gwiazdek, to wcale nie jest taka wspaniała. 4 to jest dla mnie fenomenalna książka, przy której bardzo dobrze spędziłam czas i chciałabym jeszcze szybko uargumentować swoją ocenę. Po pierwsze, ta dawka humoru, to jest dla mnie najważniejsze. Bardzo, bardzo życzę sobie więcej takich książek, w których tak pozytywnie się uśmieję. Niejednokrotnie gratulowałam tutaj w myślach autorce fenomenalnych analogii, fenomenalnych metafor. Naprawdę mam nadzieję, że druga książka będzie równie zabawna, bo już nazwisko tej autorki będzie mi się kojarzyło właśnie z dobrą zabawą podczas czytania. Troszeczkę brakowało mi tego, że tutaj główna bohaterka nie do końca dostrzega to, co ma. Naprawdę z opisu wynikało, że pławi się w luksusie, a generalnie nazywa się poor working class. Sama o sobie mówi poor working class, czyli biedna klasa pracująca. No, po prostu zero. No, czasem przemawiała ogromna próżność przez Andreę. I generalnie również cenię sobie tą książkę za to, że jednak wydaje mi się, że celem autorki było tutaj pokazanie, nigdy nie zapominaj o tym, kim ty chcesz być, a nie kim i czego chcą od ciebie rodzice, rodzina i tak dalej. Słuchajcie, mam nadzieję, że zachęciłam was do sięgnięcia po tę książkę. Mi podobała się fenomenalnie i mam nadzieję, że wam podobał się pierwszy odcinek z mojej serii Kwadrans z książką. Dajcie znać w komentarzach, bardzo będę wdzięczna za feedback po tym pierwszym odcinku i kolejnych też. Jeszcze raz, aha, i zapomniałam. Ogromne, ogromne brawa dla wydawnictwa kobiecego i dla drużyny grafików, graficzek,
fenomenalna, piękna, cudowna okładka. Ona mi się naprawdę podoba. Szybko zerknę sobie na nazwisko. Projekt okładki Anna Jamrus. Już wszystko jasne. To jest graficzka, która na przykład zadanie domowe, okładkę zadania domowego projektowała. To jest graficzka, która również ilustruje przepiękne książki dla dzieci. Już nie jestem zdziwiona. A tłumaczenie, przepraszam, przełożył Ryszard Oślizło. To jest dobry tłumacz. To jest dobry tłumacz wydawnictwa kobiecego. Miałam już przyjemność czytać wiele, wiele książek w jego tłumaczeniu. Dziękuję, kochani. Widzimy się już niedługo w następnym klipie, odcinku. Cześć!